Magdalena Cieślińska, dzień dobry Państwu. Zapraszam na serwis informacyjny, a w nim aktualna sytuacja na Wiśle, wsparcie dla przedsiębiorców z powiatu płockiego, a na koniec prezentacja bolidu Formuły 1 w Polsce. Lodołamacze dotarły na wysokość Płocka. W miniony wtorek maszyny pokonały ponad 2,5-kilometrowy odcinek i dotarły tuż przed Płock. Teraz pracują już na wysokości Płocka. Lodołamacze już są na wysokości Płocka, maszyny przebiły się w końcu z Włocławka i dotarły na Wisę na odcinku miasta. Przełomowy okazał się miniony wtorek, kiedy to lodołamacze pokonały odcinek 2,5 km. Maszyny przebiły się już przez najtrudniejszy odcinek zatoru. Akcja jest jednak kontynuowana. Jak podają Wody Polskie, lodołamacze będą przede wszystkim poszerzały rynnę tak, aby kra łatwiej spływała. Jak już informowaliśmy, poziom wody w Płocku systematycznie opada, nadal jednak przekroczone są stany alarmowe. Poziom wody podnosił się w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej. Poważna sytuacja występuje też w powiecie, gdzie widać skutki roztopów. Wszystkie służby są w gotowości i monitorują sytuację Wisły całodobowo. Są środki na pomoc dla przedsiębiorców z powiatu płockiego. Podczas kolejnego posiedzenia zarządu powiatu zatwierdzono pomoc, która wkrótce skierowana zostanie dla dotkniętych skutkami pandemii. To realna pomoc, którą powiat płocki pozyskał dla przedsiębiorców. Ponad 35 tysięcy złotych trafi do tych przedsiębiorców, którzy dotknięci zostali skutkami pandemii koronawirusa. To już kolejne wsparcie, które jest kierowane w czasie COVID-19. Pandemia koronawirusa tak sparaliżowała działalność przedsiębiorców, że sami sobie nie mogą poradzić. Po prostu popadają, więc nie ma wyjścia. Trzeba im pomóc, bo jeżeli w tej chwili nie pomożemy po prostu przedsiębiorcom, oni się już nie podniosą, a wtedy cała gospodarka się zrujnuje. Więc trzeba po prostu podać im rękę w tym momencie najtrudniejszym. Środki te mogą zostać przeznaczone chociażby na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Otrzymają 35 tysięcy na działalność, żeby mogli dokupić sobie sprzętu, czy ewentualnie zatrudnić człowieka. No to jest takie są pieniądze na przetrwanie, bo w tej chwili to nie jest na rozwój, na jakieś wielkie inwestycje, ale trzeba im pomóc, żeby mogli przetrwać. Kolejnymi tematami posiedzenia zarządu powiatu była też dotacja na inwestycje drogowe, bieżące potrzeby DPS-ów czy wsparcie dzieci w pieczy zastępczej. Podjęto również uchwałę w sprawie wszczęcia przetargów na tegoroczne przebudowy i remonty drogowe na terenie powiatu płockiego. Po raz pierwszy w historii w Polsce odbyła się prezentacja bolidu Formuły 1. Do kraju przyjechali kierowcy i szef Alfa Romeo Racing Orlen. Zaprezentowali oni model C41. To pierwsze takie wydarzenie w historii. W Polsce odbyła się oficjalna prezentacja nowego bolidu Formuły 1. Do Polski przyjechali kierowcy i szef teamu. Wśród nich był oczywiście także Robert Kubica. Jak przekonywał obecny podczas prezentacji Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen, dla koncernu zaangażowanie się w F1 to inwestycja, która już się zwraca. Po raz pierwszy w Polsce nie byłoby tej wspaniałej uroczystości, gdyby nie to, iż Orlen jest sponsorem tytularnym Alfa Romeo Racing Orlen. Jesteśmy firmą globalną, działającą na 6 kontynentach. Nasze produkty są w 100 krajach. W związku z tym inwestujemy w sport. Inwestujemy w sport, który ma zasięg globalny. To jest budowa marki, budowa rozpoznawalności marki. To przekłada się bardzo mocno na biznes. Za zaangażowanie koncernu z zakładem produkcyjnym w Płocku dziękował też Robert Kubica. Kierowca Orlen Team przekonywał też, że jego zespół pracuje nad poprawą osiągów w sezonie 2021. For me coming from Poland to have this kind of event, first presentation in Poland is amazing and I think we have to all thank you our main partner PKN Orlen. Thanks to them. I think it's not only for me, but for all Polish fans, a special day. Regarding my position and my role in the team is very clear. Of course, with limited time and limited testing in current Formula 1 days, simulators are quite important, and we try to, of course,
work as hard as we can on track and off track. W sezonie 2021 znak PKN Orlen będzie eksponowany m.in. na tylnym i przednim skrzydle, obręczy halo, lusterkach oraz na sekcjach bocznych. Logotyp widoczny będzie także na klatce piersiowej i plecach kombinezonów oraz w trzech miejscach na kaskach wszystkich kierowców. Dodatkowo znajdzie się także na odzieży mechaników i personelu zespołu oraz na transporterach, wnętrzu garażu i motorhome. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na wydanie kolejnego serwisu informacyjnego.